Tradycyjnie nasza konferencja, jak zawsze, przebiega w ten sposób, że przedstawiamy Państwu dwie sceny, gramy je dwa razy, raz dla fotoreporterów, za drugim razem gramy dla telewizji. Może nie do końca sobie sam potrafi nazwać, czego szuka, no ale to jest jakaś, podejrzewam, domena mędrców, żeby nazywać tak precyzyjnie ten cel poszukiwań. Mi się wydaje, że my nie jesteśmy... Czasami nawet, jeżeli nam się wydaje, że to jest to, co jest, to za sekundę to się wypala, prawda? Mija czas i się mówi, Jezus Maria, jak ja tutaj zabrnąłem, jak to jest w ogóle możliwe, że doszedłem do tego punktu i co się tutaj... i dlaczego jestem w tym punkcie? I wtedy uciekam, szukam czegoś następnego. I tak podejrzewam, że to kieruje głównym bohaterem. Od tego się nie umiera! Jego ojciec był matczym mordą! A matka wariatą. Tekst jest jak ocean. Bardzo to jest długa opowieść, długa podróż człowieka. I też jest tekstem nie do końca współczesnym. Tak naprawdę. Czasami mam wrażenie, że się połączyło to z Szekspirem, z opowieściami szekspirowskimi. A na nim jeździec! Ma siodło i cugle! Bo był to tekst, który... Był to jeden z pierwszych tekstów, który kiedy chciałem zrobić na scenie, tak? Jeszcze studiując na reżyserii. I zawsze było tak, że do kogo nie szedłem z propozycją teatralną, to pierwsza propozycja była, chciałem zrobić Pergynta, prawda? Już w tym momencie, jak spotykałem dyrektorów i mówiłem, przychodziłem do gabinetu z propozycjami, tylko nie mów mi, że chcesz robić Pergynta. No i właśnie tutaj zdarzyła się taka sytuacja, że pojawił się nowy przekład i też takim lekkim niepokojem kładłem egzemplarz tutaj u pana dyrektora Orzechowskiego. Bo też tak pomyślałem, że tylko nie Pergynt, ale nagle powiedział tak. Być może to jest jakiś urok tego przekładu, który też powtórzę tę jakby historię, że on się pojawił u mnie i każdy następny wariant tego przekładu był przez tłumacza inaczej podpisywany. Najpierw był to przekład tam Andrzeja Bolikrajewskiego, później był wolny przekład Andrzeja Bolikrajewskiego, a na końcu już był frywolny przekład Andrzeja Bolikrajewskiego, bo coś takiego jest rzeczywiście w tym przekładzie, że on zachowując sensy, zachowując poetykę, próbując uchwycić te światy, które zapisał Ibsen, gdzieś zwąchał ogromną współczesność tego tekstu, jak opowieść o dziś. I ponieważ mamy te stare przekłady, bo to jest i Krawczykowski, i jeszcze wcześniejsze, starsze, młodopolskie nawet przekłady, to on, podejrzewam, że wystraszał swoją archaicznością, jakimiś rymami, które gdzieś to zanurzały w świat jakiejś bajki i takiego teatru pachnącego troszeczkę molami. Natomiast ten tekst daje taką możliwość spojrzenia na tą opowieść bardzo ostrym, współczesnym, takim okiem zadziwiającym, jeżeli chodzi o Ibsena. On może zadziwić purystów, bo pojawiają się tam, no wiem, współczesne przekleństwa, prawda? Czasami się... on tak balansuje między poezją, jakimś próbą zachowania tego świata archaicznego zapisanego przez Ibsena, a taką nawet czasami dosadną współczesnością. Patrzcie, tam leży ta pijana świnia! Co mówi? Wasza cesarska moc? Chyba jeszcze nie doszedł do siebie po tym, jak mu skułem dziób w lundę. Ha ha ha!
jest... No może to otworzy jakąś sprzeczność. Poza tym Krzysiek, który jest po prostu totalnie energetycznym aktorem i który tą energię jakby młodą niesie i po prostu mam wrażenie, że jeżeli ktokolwiek młody tutaj przyjdzie, to będzie się z nim jakoś identyfikował, bo rodzaj szaleństwa, który on ma i takiej bezpośredniości i chęci poznawania świata, którą on przyniósł na tą postać, jest taka bardzo, wydaje mi się, świeża. Tyle dziewczyn! Dziękuję.